Spotkaliśmy się tutaj, żeby zaprezentować dostępną ofertę odmianową od włoskiej firmy nasiennej Cora Seeds. Mamy tutaj wiele odmian w typie hiszpańskim, w typie włoskim. Mamy tutaj odmianę czerwoną, może zaczynając od hiszpańskich. To jest nasza najwcześniejsza odmiana Mitika. Później odmiana Fundador z tolerancją na Fusarium, z uwagi na bardzo mocny system korzeniowy. No i tutaj najbardziej się skupiamy na tych cebulach w typie włoskim, czyli Magika. Ambrador, już bardzo dobrze znany w tym na tym terenie oraz odmiana Kalifer. Co różni te trzy odmiany? Na pewno wczesność. Magika jest najwcześniejszą z tych wszystkich odmian. Tworzy bardzo duże cebule, dobrą łuskę koloru takiego powiedzmy brązowego, ponieważ tym się właśnie cechuje typ włoski cebuli, czyli ciemny kolor łuski oraz bardzo mocny system korzeniowy. Druga z nich pod kątem wczesności jest ten nasz Ambrador, który jest tutaj najbardziej doceniany, póki co najbardziej znany na Kujawach i w całej Polsce. I ostatnia jest to odmiana Kalifer. Kalifer ciekawa odmiana pod kątem przemysłowym, ponieważ e, też nadaje się tak jak te dwie poprzedniczki do dłuższego przechowywania. Mam tu na myśli e, marzec, kwiecień i dzięki czemu może dłużej stanowić taki surowiec e, powiedzmy e, przetwórczy. I ostatnią odmianę, na którą chciałem zwrócić uwagę jest to odmiana Fiamma. E, Fiamma jest to czerwona odmiana cebuli o bardzo mocnym systemie korzeniowym i też to jest cebula, która poleży troszeczkę dłużej. Tak jak na e, Cebule czerwone, powiedzmy, bo cebule czerwone zazwyczaj mogą doleżeć do grudnia, no to tutaj z fiamą styczeń i luty to jest spokojnie do osiągnięcia. Co jeszcze ciekawego o tym wydarzeniu? Jesteśmy na polu, które jest prowadzone w uprawie bezorkowej, dlatego to jest temat, który wybrzmiewa chociażby w tytule zaproszenia, czyli cebula bez orki. Ciekawy temat, na pewno więcej będzie mówił o tym pan profesor Piechota. Z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o asortyment odmianowy Korasic, dodam tylko na końcu, że firma Rollspec reprezentuje też na terytorium Polski firmę holenderską Novisem oraz koreańską Nangwubio. Także zapraszam bardzo serdecznie do współpracy i do zobaczenia w polu.